Jabłonowski. Mi? Ja oglądałam transmisję, gdzie się zbulwersowałam. To było dzień przed wyborami, to było święto takie prawdziwe, niby to prawdziwe. Nie wiem, historia mnie nie interesuje, no ale podobno prawdziwe odzyskanie niepodległości. I on tam, moim zdaniem, namawiał do mordowania. I ja to zgłosiłam od razu na transmisji, jak oni tam jeszcze byli, na policję zadzwoniłam z angielskiego telefonu. No i później jeszcze pismo napisałam na policję. Także, no, jako mowa nienawiści, nie wiem, jakie tam paragrafy. W każdym razie im deptałam po piętach, bo ileś tam pism, z jednego zrobili dwie sprawy, czyli sprawa Jabłonowskiego, później jeszcze sprawa, że policjant nie zareagował. No i w końcu mi dzisiaj odpisali, że jednak wezmą pod uwagę te moje jakieś tam wpisy, co im tam napisałam. Także no. Jeszcze chyba opublikowałam ileś treści tych e-maili, co ja pisałam tam na policję. Także. Także gratulacje, bo nie wiem, raczej nie wiesz, ale ja Jabłonowskiego już dojeżdżałem 3 lata temu. Jabłonowski zresztą nie działa sam, tylko ma pewną siatkę miłośników Moskwy. No nie chcę Ale to jest obsmarowywać. gigantyczna siatka, bo jak ja Tak, to zacząłem jest się gigantyczna interesować. siatka. Ja dostałem od razu telefony z pogróżkami, kiedy nakręciłem film o Jabłonowskim i Mosakowski, który ma dziesiątki, jak nie setki tysięcy wyświetleń i uważa się za dziennikarza wyklętego. Mosakowski, ja mam jego donosy do YouTube'a na mój temat. Mam donosy Korczarowskiego na mój temat. Ci poważni dziennikarze, oni stanęli w obronie Jabłonowskiego, kiedy ja miałem 300 wyświetleń. Rozumiesz to? 300 wyświetleń. Zupełnie w internecie nie istniałem. Zresztą teraz nie istnieję, a nie istniałem jeszcze 10 razy bardziej. A jak ja zgłosiłam wtedy na policję, to ten policjant, on chyba raczej wiedział, kto to jest Sendecki. Tak, no, nagrałam to i chyba to już odtajniłam, chyba z tego, co pamiętam. To w każdym bądź razie, no, ja nie mam od nich nic, ale do czego zmierzam? To jest gigantyczna siatka, bo jak ja się zainteresowałam, co niektórzy wiedzą, znaczy nie z własnej woli, tylko no wkręcono mnie w to dziwne uniwersum, to się dowiedziałam, że pana Krzysztofa K. Borodo wypromował Adam Czeczetkowicz. Tak. To jest też bezpieczniak, też bezpieczniak, a nie mogę tego udowodnić wprost, ale mówię to oficjalnie. To jest też człowiek nasłany przez służby, dlatego że gdyby Kononowicz nie był prowadzony przez służby, to by nie trafił do TVN-u, do programu Żakowskiego i Najsztuba. Takie rzeczy się nie zdarzają. To jest tak, jak ja bym dostał zaproszenie, nie wiem, do TVN-u na godzinną audycję. Takie rzeczy w przyrodzie nie występują, o ile paluszek służb specjalnych nie macza w tym gównie. A ja im na policji napisałam w tym ostatnim piśmie coś takiego, że czyżby Wojciech Olszański, bo to jako Wojciech Olszański, miał specjalne przywileje prezydenta Warszawy, bo to było na terytorium Warszawy. Czyżby miał specjalne przywileje od prezydenta Polski, bo to było na terytorium Polski? I czyżby miał specjalne przywileje Wojska Polskiego, bo ten Związek Jaszczurczy, który zawiązał się jako organizacja militarna w 1939. To już tego nie przepuścili i na to już mi odpisali. Także, że to zostało gdzieś tam przekazane dalej. Także, no.
Także, no co, nietykalna szycha, ale do tego Czeczetkowicza, to na kanale tego Sendeckiego, na transmisji, i to nie pamiętam, czy to było w trakcie wyborów, czy po wyborach, chyba po wyborach to było, nie pamiętam. W każdym razie ten Czeczetkowicz był na linii, oni tam zadzwonili chyba do niego, albo on do nich. I tam gada, gada ten Czeczetkowicz, a ja napisałam: o, jaki inteligentny współrozmówca. To ten Sendecki na tego drugiego, jak on tam, nie pamiętam, który to tam był, tak się spojrzał, jak przeczytali mój komentarz. I ja ci przerwę, Ewuniu, na chwilę. Tutaj taki przygłup Sony Caritas pisze, że Czeczetkowicz pośmiewisko młodzieży licealnej swego czasu. Sony Caritas, właśnie dla takich debili został wypuszczony Czeczetkowicz, dlatego że społeczeństwo się składa z różnych warstw, z kretynów, z ludzi nadużywających neuroleptyki, z alkoholików, z Sony Caritasów i z innych zjebów. I Czeczetkowicz po prostu, żeby wygrać partię szachów, to wystarczy posadzić swoją osobę po stronie białych i swoją osobę po stronie czarnych. A scena polityczna jest dużo bardziej skomplikowana i żeby ją strollować, właśnie wypuszcza się takich Czeczetkowiczów albo Podleckich. Do tego kretyni jak Sony Caritas zaczynają z tego kręcić psychodramę i to ucina 5-10% elektoratu. Tyle mam do Sony Caritasa.